To był szok. Do końca życia będę miała przed oczami widok mojego martwego męża, nakrytego białym prześcieradłem. Pojechałam z żywym, w pełni sił człowiekiem, a niestety wróciłam sama. Pan Dominik zgłosił się do prywatnej pracowni diagnostycznej na rezonans magnetyczny. To badanie, które przechodzi codziennie setki pacjentów. Dlaczego tym razem doszło do takiej tragedii? Co działo się w sali podczas badania? I dlaczego personel medyczny nie zadbał o bezpieczeństwo pacjenta? To jedno z ostatnich zdjęć, na którym uwieczniono 49-letniego pana Dominika razem z żoną. Rok temu z powodu bólu brzucha mężczyzna trafił do jednej z wrocławskich prywatnych pracowni rezonansu. Niestety podczas wizyty miał wstrząs anafilaktyczny. Mimo że na sali był personel medyczny, nikt nie umiał mu pomóc. Doszła do mnie taka informacja, że mąż zasłabł. Z racji tego, że drzwi były uchylone, pozwoliłam sobie wejść do tego gabinetu. Mąż faktycznie leżał nieprzytomny na boku. Wychodziły panie, wchodziły, zrobiła się taka wręcz panika, bym powiedziała. Był taki dostrzegalny, taka bezradność tego personelu. Czułam się po prostu przerażona. Wezwane pogotowie przetransportowało pana Dominika na SOR, ale było już za późno. Okazało się, że mężczyzna był uczulony na środek kontrastowy, chemiczną substancję ułatwiającą zobrazowanie narządów wewnętrznych, którą podano mu w trakcie badania rezonansem. Reakcja alergiczna była tak rozległa, że mężczyzna zmarł. To jest dokumentacja medyczna ze szpitala, z oddziału ratunkowego. Możemy przeczytać, że nastąpiła sinica centralna. Źrenice szerokie, niereaktywne. To jest takie potwierdzenie tego, że mój mąż dostał wstrząsu anafilaktycznego po podaniu kontrastu. I no też mamy takie potwierdzenie ze sekcji zwłok. Pani mąż po prostu tam się udusił podczas tego badania. Tak. Z tego wynika, że mój mąż się udusił. Gdyby mój mąż w ankiecie, która weryfikowała pacjenta do badania, został należycie zweryfikowany, gdyby personel należycie przeprowadził wywiad przed badaniem, mój mąż prawdopodobnie by żył. Pan Dominik od urodzenia był alergikiem i miał astmę oskrzelową. Jednak ankieta, którą wypełniał, nie zawierała żadnych pytań związanych z jego dolegliwościami. W formularzu padło jedynie pytanie, czy stwierdzono u niego uczulenie na jakikolwiek środek kontrastowy. Czy to wystarczy? Zapytaliśmy o to konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Jeżeli nie było wcześniej zadanego pytania, czy miał pan podany kiedykolwiek środek kontrastowy, to pytanie jest bezprzedmiotowe. Ponieważ najpierw musielibyśmy zapytać, czy miał podany środek kontrastowy, żeby móc powiedzieć, czy jestem uczulony na ten środek kontrastowy. A więc jeżeli podaje mi pani tylko to pytanie jako jedyne dotyczące środka kontrastowego, wydaje mi się, że jest ono błędnie sformułowane. Czyli to jest niewystarczające, żeby zebrać informacje. No, skąd przeciętny pacjent, mający dostać po raz pierwszy środek kontrastowy, ma wiedzieć, że jest na uczulony? Zapytaliśmy więc, czy tak sformułowane pytanie jest zrozumiałe i czy przeciętny pacjent umiałby na nie odpowiedzieć. Wie pani, co to jest środek kontrastowy? No na przykład oczy, jak też ma człowiek jakiś kontrast, nie może, widzi kolorów wszystkich, to mu się wydaje, że to jest jakiś kontrast. I czy ja mam stwierdzoną alergię na jakikolwiek środek kontrastowy? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jeśli nie byliśmy wcześniej podawani takiemu środkowi, no to nie.